Jeszcze nie zacząłem prezentacji, a już wielka dyskusja, przynajmniej tak słychać tam w kuluarach, a co będzie po tej prezentacji. Muszę poczekać przynajmniej na moją małżonkę, jak zasiądzie. Dobrze. Na pewno miała bardzo ważne sprawy do załatwienia, jak i wszyscy pozostali. Rozpocznę od pewnej historii. Zawsze na początku staram się bardzo ciekawą historię powiedzieć, żeby szkoda było nie być na początku. Wtedy wszyscy przychodzą punktualnie. Przynajmniej bardzo tego chcą. Pewne małżeństwo weszło w posiadanie działki, terenu i postanowili zbudować sobie dom. Udali się do architekta, by zaprojektował ich dom. Gdy architekt pokazał im projekt, jaki zrobił, złapali się za głowę. Przecież nigdy nas nie będzie stać na taki dom i poprosili o zmianę projektu. Jeżeli otrzymaliśmy coś do dyspozycji, to zawsze jest pytanie, co z tym zrobimy, jak to wykorzystamy. Jest pewien szczególny dom, który został niedawno zbudowany, nazywa się Steinway Tower. Wieżowiec, który ma największą na świecie proporcję między powierzchnią, na której został zbudowany, a wysokością i kubaturą. I ludzie, jak na niego patrzą, po prostu chwytają się za głowę, jak na takiej małej działce 18 na 26 metrów, czyli mniejszej niż to nasze tutaj miejsce, można było zbudować coś na prawie pół kilometra w górę. Jeżeli coś posiadasz, to zawsze jest pytanie, jak to wykorzystasz. Jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie posiadamy, jest czas. Przed nami nieustające pytanie, co z nim zrobimy. Pytanie, które stoi przed nami, odkąd jesteśmy świadomi, aż do ostatnich chwil życia, jak wykorzystam swój czas. Ale robi się niezwykle ciekawie, kiedy skierujemy to pytanie do Boga. Boże, jak Ty chcesz, żebym wykorzystywał swój czas? I Bóg odpowiada na to pytanie poprzez przypowieść Jezusa, w której to przypowieści przyrównuje każdego z nas do pewnej sytuacji. Przeczytajmy pierwszą część, Ewangelia Mateusza 25. Pewien człowiek przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. Ten, który otrzymał 5 talentów, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Powrócił Pan i zaczął rozliczać się z nimi. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan: dobrze, sługo dobry, wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Jaki jest najlepszy sposób wykorzystania życia? Bóg wskazuje tutaj podejście, które można by nazwać wiernością pomnażającą. Wierność pomnażająca. Ten rodzaj wierności sprowadza się do pytania, czy zamierzam pomnażanie, czy dążę do pomnażania. Jak ten sługa, który otrzymał pod opiekę 5 talentów, podjął wysiłek, by przymnożyć drugie 5. Takie podejście
taka wierność podoba się Bogu, wierność pomnażająca. A jaka wierność mu się nie podoba? Jezus podaje też przykład negatywny w tej samej przypowieści w Ewangelii Mateusza 25. Popatrzmy. Ten, który otrzymał jeden talent, rzekł: ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego: sługo zły i gnuśny. Powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jaka wierność nie podoba się Bogu? Wierność zachowawcza. Inny sługa tylko zachował to, co dostał. Jeden i drugi sługa byli w jakiś sposób wierni, jednak ten drugi miał wierność zachowawczą i nie było to coś, co podobałoby się Panu. Przez tą przypowieść Jezus pokazuje, jaka wierność podoba się Jemu, jaką wierność On wynagradza, wyłącznie wierność pomnażającą. Jaki wniosek możemy, pierwszy wniosek z tego wyciągnąć? Nie ma innej drogi, by okazać się wiernym Bogu, jak pomnażanie. Jakiś naśladowca Chrystusa może pomyśleć: Bóg oczekuje ode mnie, bylebym źle nie postępował, bym nie robił nic złego. I nie zrobił nic złego, tak mu się wydawało, a jednak usłyszał, wers 26, sługo zły i gnuśny. Tu nie chodzi o to, że nic nie zrobił, coś zrobił, ukrył środki, zabezpieczył, coś zrobił, ale bez pomnożenia. I usłyszał, że to jest złe. Pan powiedział, że był gnuśny. Nie chciało mu się podjąć wysiłku pomnożenia, bo do pomnożenia trzeba wysiłku. Chcąc osiągnąć taki efekt jak Steinway Tower, jakiego trzeba było wysiłku, jakiej wspólnej walki wielu ludzi, jakich zmagań, inwestycji, jakiego wyśrubowania talentów, by stworzyć coś takiego. A skrytykować, powiedzieć po co, to nic nie kosztuje. To jest ilustracja. Jest coś, co ludzie nazywają wiernością, bo coś przechowują, chronią, krytykują zachowania, które tym wartościom zagrażają, ale nic nie pomnożyli. Dla Boga to nie jest wierność. Usłyszą: zły sługo. I zobaczmy, jaki paradoks. Ktoś myśli, jakiś chrześcijanin: bylebym tylko źle nie postępował. I krytykuje innych za złe jego zdaniem zachowanie. Na tym się koncentruje i jest zadowolony z siebie, bo walczy o coś ważnego. A Bóg mówi: sługo zły. Stawia w jednej linii ze złymi. Jakie jest tu więc zalecenie? Najpierw trzeba przejąć się sobą. Odwrócić uwagę od innych i skupić się na sobie, bo tu się rozgrywa sprawa mojej wierności lub niewierności przed Bogiem, mojej nagrody na całą wieczność. Więc potrzebuję raczej, zamiast skupiać się na innych i co oni źle robią, to potrzebuję najpierw zawołać z głębi serca: Boże, dotknij mojego serca i uczyń je wiernym. Wlej do mojego serca wierność pomnażającą. Ulecz moje spojrzenie.
bym widział wierność tak jak ty. Bardzo poważna sprawa. Do tego, jak prosić Boga, by uczynił mnie wiernym, jeszcze wrócimy. A teraz zastanówmy się, jak zastosować wierność pomnażającą. Co warto pomnożyć? Pomnożenie kubatury, by z metra powierzchni wyciągnąć jak najwięcej, i to jeszcze w takim stylu, jak zrobili to twórcy Steinway Tower, no jest ciekawym przedsięwzięciem, ale jest pytanie, co najbardziej warto w życiu pomnażać. W przypowieści Jezusa władca dał swoim podwładnym pewien kapitał do pomnożenia. Co jest tym najważniejszym, najcenniejszym czymś, co Bóg daje nam do pomnożenia? W liście pierwszym do Tymoteusza, 2 rozdział, czytamy. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wielkim pragnieniem Boga jest to, by ludzie byli zbawieni. Nie ma dla Niego ważniejszej rzeczy pod słońcem. Bóg też ma konkretny sposób. Jest on zawarty w wielkim posłannictwie Chrystusa, Ewangelia Mateusza 28. Idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Mamy pomagać ludziom ze wszystkich środowisk, aby stali się uczniami Chrystusa. I wierność pomnażająca ma być zastosowana przede wszystkim do tego, by ludzie stawali się Jego uczniami i byli zbawieni. Właśnie tutaj potrzebujemy zastosować tą mentalność pomnożyciela, ten szczególny rodzaj wierności, do której Bóg zachęca przez przypowieść o talentach. Największym przykładem wierności pomnażającej jest Jezus. On pokazał, jak zastosować wierność pomnażającą do budowania ludzi. Jak to zrobił? Ewangelia Marka 3. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. A więc przekazując szeroko Ewangelię, Jezus wybrał małą grupę uczniów, żeby im osobiście pomóc, a potem by ich wysłać, by podobny wpływ wywarli na innych. Skoncentrował się na nich, zbudował tak, żeby można było ich wysłać, by oni robili to samo, co on wobec następnych, a ci dalej i dalej. I ten sposób Jezusa możemy nazwać duchowym pomnażaniem. Tu patrzyliśmy na początek, gdy Jezus powołał uczniów do małej grupy, ale uchwyćmy jeszcze jeden moment. Ewangelia Jana 6. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12. Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Po paru latach działalności większość ludzi, na których Jezus miał wpływ, odeszła. Jednak ta najważniejsza grupa została, ci, którzy mieli iść dalej. I Jezus pokazał, że sukcesem dla Niego było mieć po latach służby kilku wiernych i oddanych uczniów, gotowych do robienia tego samego, co on, niż całe tłumy zwolenników. I to, że większość odeszła, nie miało żadnego wpływu na efekt pomnażania, bo ci najważniejsi byli. Popatrzmy na inny jeszcze przykład. Paweł, apostoł, i jak on stosował wierność pomnażającą. 2 list do Tymoteusza 2. Co usłyszałeś ode mnie? Przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych. Paweł poszedł za wzorem Jezusa.
i koncentrował swoją służbę na małej grupie ludzi godnych zaufania, którzy nie zatrzymają Ewangelii dla siebie i ewentualnie dla swojej rodziny, lecz w sposób odpowiedzialny będą dalej pomnażali. I znowu uchwyćmy parę momentów z jego działania, Dzieje Apostolskie 19. Przemawiał przez 3 miesiące, gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, oddzielił uczniów i rozprawiał codziennie w szkole Tyranosa. Trwało to 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo Pańskie. Paweł nastawiał się na długotrwały wpływ na tą grupę ludzi, którą oddzielił, no i rozprawiał z nimi codziennie przez 2 lata. Do pomnożenia potrzebny jest czas, długi czas, by skutecznie pomnożyć. Jeszcze jeden moment z pomnażania uczniów przez Pawła, 2 Koryntian 2. Kiedy przybyłem do Troady, by głosić Ewangelię Chrystusa, a bramy były mi otwarte w Panu, duch mój nie zaznał spokoju, bo nie spotkałem Tytusa, brata mojego. Pożegnałem się przeto i wyruszyłem do Macedonii. Tytus to jeden z jego uczniów, który gdzieś stracił się z radarów. Dla Pawła najważniejszy był jego uczeń. O niego przede wszystkim się troszczył. Dlaczego? Bo Bogu podoba się wierność pomnażająca. I chociaż miał do wyboru inne ważne rzeczy, drzwi były otwarte dla Ewangelii, nie było dla niego ważniejszej rzeczy jak troska o uczniów. To były przykłady wierności pomnażającej, przykład Jezusa, przykład Pawła. A teraz leży przed nami nasze własne życie, nasz czas do wykorzystania i Bóg kładzie przed nami niezwykły, najlepszy sposób, wierność pomnażającą. A nawet jest stanowczo powiedziane, że to jedyna wierność, która się Jemu podoba. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy poszukują w co najbardziej mogliby się z pasją zaangażować, to właśnie znaleźliśmy. I jeszcze Bóg mówi dobitnie, że tylko to, więc czyżby koniec poszukiwań? Tak jak nawrócenie do Chrystusa było dla nas końcem poszukiwań, jeśli chodzi o głód serca, tak, pomnażanie uczniów Chrystusa jest końcem poszukiwań, czym warto się w życiu zajmować, by mieć największą satysfakcję i poczucie, że jestem w centrum Bożego działania. Więc wielkie osobiste pytanie. Czy koniec poszukiwań? Bóg mi to pokazał, jak miałem trochę ponad 20 lat. Już wiedziałem wtedy, że to koniec poszukiwań. Znalazłem właściwą ścieżkę. Teraz trzeba tylko tą ścieżką pójść. Można to przyrównać do wyboru kierunku studiów. Co tu studiować? O, wybrałem. No to co dalej? Zabieramy się za naukę. Jak takie odkrycie odbije się na stylu życia? Skoro już wiem, to teraz gorliwie chcę się uczyć. Nie tylko w sensie zdobywania wiedzy. Będę pragnął przemiany życia. Będzie mi zależało, by całe moje życie się zmieniło. Może to się wyrażać na przykład w tym, że będę ciągle chodził z notatnikiem. Bo szkoda mi będzie stracić coś, co może właśnie zadecydować o moim rozwoju. Przecież uczyć się to nie słuchać i zapomnieć. Potrzebujemy powracać do czegoś,
czego się uczymy, jeżeli się uczymy. Tu przypominają się słowa Jezusa o człowieku, który wysłuchał czegoś dla siebie, ale zaraz zapomniał, jakim był. Notowanie i powracanie do notatek jest świetnym narzędziem. Wczoraj wieczorem dwóch chłopaków wpadło do mnie na pogawędkę. No dobrze, byli to Andrzej i Mariusz z Krakowa. Zajadaliśmy się pizzą, którą zrobiła Ewa. Wiadomo, najlepsza pizza w mieście. No i sobie rozmawialiśmy, ale jeden z nich ciągle grał na telefonie. Nie grał. Zapisywał sobie myśli. Więc pytanie, czego potrzebujemy się nauczyć, by być duchowymi pomnożycielami? By zastosować wierność pomnażającą? Powiem o kilku kluczowych rzeczach, których potrzebujemy się nauczyć. Tak roboczo, tak? Najpierw potrzebujemy nauczyć się pewnej postawy, jaką miał Tymoteusz, uczeń Pawła. Drugi list do Tymoteusza 3. Paweł pisze o nim: Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień. Co to za postawa? Nastawienie na naśladowanie. Na przykład nauki, a więc tak naprawdę sposobu myślenia, ale też sposobu życia, stylu życia. A jaka jest postawa przeciwna? Gdy pomyślisz, ale ja wiem lepiej. Jest w tobie opór. Niechęć do słuchania uwag ze strony innych, tych, którzy pomagają tobie wzrastać, rozwijać się, no to poważna przeszkoda. Jeżeli natomiast każdy z nas przyjmie budowanie uczniów jako osobisty cel i w tym celu najpierw sam będzie chciał być uczniem, nagnie się, żeby być uczniem, przyjmie postawę ucznia, doświadczymy niezwykłej jedności, i wszystko się uda. Czego następnie potrzebujemy się nauczyć? Skoro już sami jesteśmy uczniami, potrzebujemy szukać tych, którym przekażemy to, czego się uczymy. Aby wiernie przekazali dalej, szukamy głównie przez dzielenie się Ewangelią, ale nie tylko. No i nie wszyscy są gotowi przyjąć i przekazać dalej. Niektórzy zareagują, tak, ale ja myślę i będę się tego trzymał. Ich prawo, ale wierność pomnażająca wymaga znalezienia tych, którzy Boże zasady przyjmą i wiernie przekażą dalej. Więc nie spoczniemy, póki takich ludzi nie znajdziemy, ufając, że Bóg ich gdzieś przygotowuje, bo przecież Jemu najbardziej na tym zależy. Czego następnie potrzebujemy się nauczyć? Myślenia, że tylko mała grupa jest właściwym środowiskiem dla takiego pomnażania, tak jak pokazał to Jezus. Dlatego będzie takie myślenie, że w takiej grupie warto być, przykładać się do uczestniczenia, a później do prowadzenia. Częstotliwość, która ma sens, to najrzadziej raz na dwa tygodnie, a przez początkowe lata nawet co tydzień, co najmniej. Mówię o spotkaniach małych grup w tygodniu, nie teraz w niedzielę, bo to jest coś dodatkowego. Więc potrzebne jest naprawdę pewne oddanie. Warto odpowiedzieć pozytywnie na zaproszenie. Warto podjąć decyzję,
by nadać temu wysoki priorytet, a nie jak będę miał czas, to przyjdę. No bo tylko takie środowisko może nam naprawdę pomóc. Więc wielkie pytanie, czy w takiej grupie wiernie uczestniczysz, a jeżeli jesteś prowadzącym, czy ją wiernie prowadzisz? Wszystkie inne spotkania i aktywności to jest tło. Czego jeszcze potrzebujemy się nauczyć? Potrzebujemy nauczyć się myślenia, że skoro ma być pomnażanie, to niektórzy uczestnicy potrzebują stawać się prowadzącymi. Ale przecież warunkiem jest to, żeby wiernie przekazali to, co mają do przekazania, przekazali wzór, a nie swoje życiowe filozofie. Musi być pewność, że nie zajmą uczestników jakimiś swoimi teoriami, konikami, maniactwami, własnymi problemami, narzekaniem na ludzi i cały świat. Więc potrzebujesz się tego nauczyć, by wiernie przekazywać wzór. Bez tego dla pomnażania uczniów Chrystusa nie jesteś użyteczny i nie można tobie tego przekazać. Chcąc być użytecznym dla pomnażania, trzeba to po prostu zmienić. Kolejna rzecz, jakiej potrzebujemy się nauczyć równolegle, uczyć to oczywiście podejmowanie wysiłku przyjaźni, podejmowanie inicjatywy przyjaźni, bo relacje przyjaźni są absolutnym fundamentem. Bez przyjaźni nic się nie stanie. A przyjaźń to pewien koszt. Zrezygnowanie z siebie, z egoistycznego patrzenia na świat i życie. Kolejna rzecz, której potrzebujemy się nauczyć, bez której ani rusz, to potrzebujemy zaakceptować to, że pomnażanie to życie na czasowej krawędzi. Samo uczestnictwo w małej grupie, już nie mówiąc o prowadzeniu grupy, a więc będąc jednocześnie uczestnikiem innej, może niewiele zostanie czasu na coś innego. Duchowe pomnażanie to życie na czasowej krawędzi. Ale wcale nie chodzi o to, żeby żyć w pośpiechu, lecz by mądrze wybierać. Wybierać rzeczy, które przyczynią się do duchowego pomnażania. Zważywszy, że mamy wiele obowiązków, na przykład pracę zawodową, wiele rzeczy trzeba będzie odłożyć. Jednak duchowy pomnożyciel zrobi to bez żalu, bo poświęcenie się duchowemu pomnażaniu jest życiem tak ekscytującym, nie tylko ze względu na przewidywane efekty, ale też więzi, jakie przy tym powstają, gdy robimy wszystko właściwie, są tak satysfakcjonującą rzeczą, że tego wyboru dokonujemy bez żalu. Tak czy inaczej, na wiele rzeczy po prostu nie będzie czasu. Tutaj podaję zawsze własny przykład. Może jeszcze ktoś nie słyszał. Gdy przeprowadziliśmy się do Bielska kilkadziesiąt lat temu, pomyśleliśmy: Bielsko-Biała, stolica narciarstwa. Kupiliśmy sobie nowe narty i osobno wiązania do zmontowania. Mój mentor powiedział: super, Grzegorz, tylko najpierw niech powstanie pierwsza grupa uczniów, a później będziesz sobie jeździł. Ale myślę, że wiedział, że jak już pojawią się uczniowie, to na wiele rzeczy nie będzie czasu. I rzeczywiście nigdy nie zmontowaliśmy tych nart. Jednak bez cienia żalu, bo pomnażanie uczniów Chrystusa jest tak satysfakcjonujące i jest to tak ciekawy styl życia, że poświęcamy pewne rzeczy bez żalu. Ale wy przypadkiem nie przestawajcie jeździć na nartach, okej?
czy robić podobnych rzeczy, bo ja mam z Bogiem taką umowę, że to, na co ja nie mam czasu, niech robią moi przyjaciele i mi o tym opowiedzą, ok? Poza tym jest to bardzo osobista sprawa każdego z nas przed Bogiem, co poświęcamy, by mieć czas na udział w duchowym pomnażaniu. Więc nie chodzi o bezmyślne naśladowanie i stworzenie teraz jakiejś grupy ludzi, którzy nie jeżdżą na nartach z powodów religijnych, ale o nauczenie się sposobu myślenia. A ten sposób myślenia, gdyby chcieć go tak precyzyjnie sformułować, to by brzmiał: zamiast życia pod presją aktualnych potrzeb i pogrążania się w różnych chrześcijańskich działalnościach, nastawiam się tylko na jedną rzecz, by przyczynić się do pomnażenia uczniów, by przekazali wiernie dalej to, co otrzymają. Dlatego potrzebujemy nauczyć się mówić nie, gdy coś nie przyczynia się do duchowego pomnażania. Bo można przebiec kawałek życia i odkryć, że nic z tego nie wynika. Czas nie jest rozciągliwy, dlatego relatywnie często będziemy musieli odpowiadać nie. Ja osobiście muszę odpowiadać nie gdzieś tak umownie na 95% propozycji, jakie do mnie docierają, by pozostać wiernym pomnożycielem. Ta liczba ostatnio nieco zmalała, ponieważ ludzie nauczyli się, że nie da się mnie namówić na coś, co nie ma związku z duchowym pomnażaniem, więc już nawet nie próbują. Jest w tym wszystkim oczywiście miejsce na dobrą troskę o swoje małżeństwo, rodzinę, o swoje potrzeby, ale jest to naprawdę chodzenie po czasowej krawędzi i na wiele rzeczy nie będzie czasu. My na przykład nigdy nie będziemy mieli rybek w akwarium. Z tej prostej przyczyny, że szybko by zdechły. Więc proszę, nie dajcie nam nigdy w prezencie rybek w akwarium, ok? Szkoda rybek. Czego jeszcze potrzebujemy się nauczyć? No, na przykład, że efekt pomnażania osiągamy zawsze jako zespół, jako wspólnota, a nie indywidualnie. Bo jest pytanie, czy każdy może mieć udział w duchowym pomnażaniu uczniów Chrystusa? Nie każdy może bezpośrednio, ale każdy może mieć udział. Popatrzmy, pierwszy list Piotra 4. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Każdy z nas jest wezwany, by wesprzeć duchowe pomnażanie, wykorzystując swoje dary, możliwości, jakie Bóg dał. Mogę wesprzeć przez dary i zasoby i przez to czynić to pomnażanie możliwym. I to będzie mój równoprawny udział, ramię w ramię z innymi pomnożycielami. Nasz udział w duchowym pomnażaniu będzie obejmował zanoszenie Ewangelii do ludzi, prowadzenie grupy, ale też tworzenie ośrodka naszego jako zaplecza, ofiarowanie na pomnażanie. Ja jako duchowy pomnożyciel sam nie istnieję. To jest absolutnie nasze wspólne dzieło i jestem niezwykle dumny z Boga, że połączył nas razem w taki wspaniały zespół. Czego jeszcze potrzebujemy się nauczyć? Ostatnia już dzisiaj rzecz. Potrzebujemy nauczyć się myślenia, że pomnażanie to działanie przesunięte w czasie. Jezus powiedział, zobaczmy Ewangelia Marka 4, Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy,
Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki gnieżdżą się w jego cieniu. Jakie będą rezultaty, gdy będziemy mieli wierność pomnażającą? Rezultat jest przesunięty w czasie. Potrzebny jest długi czas, czasami bardzo długi. Więc gdy wysiłek jest czasami ogromny, a rezultatów jeszcze nie widać, warto patrzeć przez wiarę, co ten wysiłek przyniesie i skutek będzie. Taki jak z małego ziarenka drzewo z wielkimi gałęziami, które jest symbolem czego? Wielkiego entuzjazmu, który w końcu nastanie. Skromny początek, ale po dłuższym czasie przybędzie uczniów Chrystusa, gotowych do budowania innych, a razem z tym wielki entuzjazm. I myślę, że tego entuzjazmu w naszej wspólnocie już doświadczamy. Tutaj w Bielsku i Katowicach traktowanych łącznie, a ufamy Bogu, że za jakiś czas tak będzie też w Krakowie. Czasami ktoś z was mówi, jest problem w mojej grupie, bo jest stagnacja. W tej sekundzie myślę sobie, guzik nie stagnacja. Najlepsze rzeczy, by się zrodziły, muszą trwać w czasie. Wierność pomnażająca, duchowe pomnażanie niesie w sobie potencjał nieporównywalny z czymkolwiek innym, ale musi trwać w czasie. I jest to coś podobnego właśnie do tej Steinway Tower, z małej powierzchni wielki dom, jak z małego ziarenka wielkie drzewo. Czy więc może nas jeszcze dziwić to, że Bóg dla swojej najważniejszej sprawy, jaka istnieje, przewiduje właśnie ten sposób i tylko ten sposób i jest to dla Niego najważniejsze? Przywołajmy jeszcze raz to wielkie pragnienie Boga z pierwszego listu do Tymoteusza 2 i z Ewangelii Mateusza 28 wyświetlonych łącznie, połączonych. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Więc idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Najważniejszym zastosowaniem jest pytanie, co mogę zrobić, by zapragnąć duchowego pomnażania? By to pragnienie popłynęło z mojego serca, jeżeli go tam jeszcze nie ma albo jest słabe. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ pomnażanie to nie jedna z opcji bycia wiernym Bogu. Bogu podoba się wierność pomnażająca i tyle. Więc to jest kwestia wierności Bogu. I Bóg wzywa i ciebie do takiej wierności. I taką wierność jest gotowy w tobie zbudować. Jak to może się zmienić? Oto ostatnia już dzisiaj obietnica z listu do Filipian 2. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Bóg może to zmienić w sercu, ale to ty musisz Go o to poprosić, bo On nic nie zrobi na siłę. Więc jeżeli nie widzisz tego w sobie, poproś teraz Chrystusa, włóż w moje serce wierność pomnażającą.